Są na świecie miejsca, gdzie szukanie skamieniałości dinozaurów to prawdziwe wyzwanie. Jednym z takich miejsc jest Antarktyda. To właśnie tam odkryto szczątki bohatera dzisiejszego filmu. Czym był kriolofozaur, drapieżca z Antarktydy? Kriolofozaur to rodzaj teropoda, który żył około 195 milionów lat temu, we wczesnej jurze, na terenach dzisiejszej Antarktydy. Jego nazwa odnosi się do miejsca i warunków, w jakich żył, i oznacza zamarznięty jaszczur z grzebieniem. Pierwszego odkrycia dokonano w 1991 roku, kiedy to paleontolog William Hammer i jego zespół natknęli się na szczątki z góry Kirkpatrick, wysokiej na ponad 4000 metrów. Kriolofozaur był drugim gatunkiem dinozaura i pierwszym teropodem odkrytym na Antarktydzie. Oficjalnie został nazwany i opisany w 1994 roku przez Hammera i Hickersona w czasopiśmie Science. W 2003 roku zespół powrócił na Antarktydę i zebrał więcej materiału z tego samego miejsca. Dokonał również nowego odkrycia 30 metrów wyżej. Cechą charakterystyczną kriolofozaura był grzebień, który obejmował głowę z boku na bok. Na podstawie dowodów z pokrewnych gatunków i badań tekstury kości uważa się, że ten dziwaczny grzebień był używany do rozpoznawania wewnątrzgatunkowego. Dalsze badania, czaszki, dowiodły, że mózg kriolofozaura był bardziej prymitywny niż mózg innych teropodów. Dawniej uważano, że to wczesny tetanur, do których zalicza się między innymi megalozaury. Jednak obecnie naukowcy sądzą, że bliżej mu do dilofozaura. Jest to ważne ogniwo w ewolucji teropodów. Wszystkie znane okazy kriolofozaura zostały odnalezione we formacji Hanson. We wczesnej jurze Antarktyda była bliżej równika. Świat był znacznie cieplejszy niż dzisiaj, ale klimat nadal był umiarkowany. Duża wysokość tego miejsca potwierdza tezę, że rosły tam lasy zamieszkane przez różnorodne gatunki. Z kolei modele jurajskiego powietrza wskazują, że na obszarach przybrzeżnych prawdopodobnie temperatura nigdy nie spadała znacznie poniżej zera. Tak właśnie wyglądało środowisko, w którym żył kriolofozaur. Kriolofozaur był dużym, dobrze zbudowanym teropodem i jednym z największych w swoim czasie. Jednak, jak na głównego drapieżnika na Antarktydzie, miał smukłe proporcje. W 1999 roku oszacowano jego długość na 6 do 7 metrów oraz wagę na około 500 kg. W 2016 roku podano większą ocenę rozmiarów na 7,7 metra oraz wagę do 780 kg. Miał silne kończyny tylne i prawdopodobnie potrafił szybko się poruszać. Czaszka miała 65 cm długości. Zdobił ją wcześniej wspomniany grzebień, dzięki któremu gatunek otrzymał przydomek Elvisaur. Grzebień był przedłużeniem kości czaszki. Kriolofozaur, jak wszystkie teropody, żywił się mięsem. Badania kości wskazują, że nie gardził padliną. Niektórzy paleontolodzy sugerują, że mógł być kanibalem. Niestety nie ma dowodów na to, jaki prowadził tryb życia, ani na to, czy żył w grupach. Kriolofozaur był szczytowym drapieżnikiem w swoim środowisku. Jest również dowodem na to, że w każdym miejscu na świecie można dokonać spektakularnych odkryć. Kto wie, ile gatunków czeka na swoje odkrycie. Jedno jest pewne. Świat dinozaurów nie przestaje nas zaskakiwać.